Cześć, siemaneczko moi drodzy, oczywiście to ja, czyli Ewa, a to jest kolejny odcinek z polskiej wsi. Słuchajcie, rozpoczynam kampanię żniwną. Jęczmień już doszedł, słuchajcie, komia już stoi na posterunku. Więc my zaczynamy, sobie tylko mikrofon trochę podstawię do góry. Tutaj nasz Ursusik już jeden stoi z przyczepką Metal Tech Mirosławiec, proszę Państwa, 12:16:34. No i cóż, no i zaczynamy kampanię, nie będziemy tutaj się w ogóle zastanawiali nad tym, co ja tam będę robił, panie. Dobra, odpalmy. Rozłóżmy. O. Dobra, no i lecimy. No i nie będziemy to się, wiecie, tam zastanawiać. Jak to posypie? Sypie ładnie na razie. No i mi się podoba to. Usuniemy sobie trochę motowidła. O. No cóż, moi drodzy, cóż, jesteśmy po dniu dziecka, po majówce, po moich urodzinach. Niestety planowałem streama urodzinowego, ale nie było czasu, bo byłem w rozjazdach, wyjazdach, dojazdach. Ale wam to wykompensuję jakoś na weekendzie, słuchajcie. Dodatkowo oczywiście zostawcie łapencjusza, jak jeśli wam się odcinek podoba, dawno FSA już nie było też na kanale. Pocisnęliśmy już z GTA, chyba jak ja to wydam, to już będzie ostatni odcinek publikowany z GTA. Tak mi się wydaje i czekam tylko, no muszę jeszcze raz nagrać chyba Konana, bo trochę chujowy ten odcinek wyszedł. Albo nie, zobaczę jeszcze łyczek kawki i lecimy tutaj, mijaka robię, ale to poprawię później. No jęczmień zaskakująco ładnie sypie, tak naprawdę, ale to już jest zupełnie inny komfort pracy niż na Bizunie. O Boże, ile bym dał. To jest... opłacało się to wszystko. Musimy się śpieszyć, bo widzicie, mamy pogodę, która no nie zachęca do prac polowych. To znaczy ma lać i to srogo, więc ja się biorę ostro do roboty, żeby zdążyć ze wszystkimi rzeczami, które mamy zaplanowane na ten sezon, na tą kampanię. Bo to może być naprawdę, naprawdę, naprawdę srogi temat. Czekajcie, ja się wywinę w ten sposób. Tak. Tutaj tak, tutaj w ten sposób na chwilę obecną. Nie będę wyjeżdżał tu, tylko ja się wywinę w ten sposób. O to właśnie mi chodziło. Jednak co mały kombajn, kurnia, to mały kombajn zwinny. Dobra, mamy to. Ja to się wywinę w ten sposób, przyjadę tam. I myślę, że już powinniśmy coś tutaj uzyskać. W każdym razie to sypie jako pętany, to jest raz. Mały kombajn to mały kombajn, to jest 2, komia 3, więc fajno. A my, słuchajcie, lecimy sobie dalej z przygodami naszymi na tej zasnej mapiszczu. No i co, no i wiem, że wyszło update do Hoffa 1.007, więc go obadam sobie jak tylko skończę nagrywać ten film, żeby potem nie było. Słuchajcie, jeśli chodzi o plany rozwojowe, to w najbliższym czasie mam zamiar kupić prasę. To jest mój cel w tym momencie nadrzędny, żeby kupić większą praskę, myślę. Albo może siewkę nawozową. Nie wiem, zobaczymy. Ale muszę spłacać wszystkie długi. Jak na razie idzie to nawet nieźle. Czy tu już coś będzie widać? Jeśli tak będę... No jeszcze nie. Wszystko samo. Ale patrzcie, jak ona sobie dziarsko radzi, skubaniutka. Dobry fiński sprzęt, bo pamiętajcie, że komia Rosel masz. Nie, Rosselnef, przepraszam. Sampo Rosselnef to jest fińska firma, także naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem. U nas w Polsce bardzo mało popularne. Ja widziałem Sampo, Bizona Sampo chyba. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli coś takiego nie istniało. Mi się wydaje, że coś takiego istniało. Ja to widziałem u siebie na Polsce, w sensie u mojej okolicy na Polsce, skąd pochodzę. Był ciekawy. Jakie słowo tego dostałem dzisiaj. Słuchajcie, pogoda jest magiczna dla ludzi, którzy lubią cieplutkość, taką rzecz bym powiedział. Natomiast ja nienawidzę takiej temperatury, się po prostu gotuję, umieram, zdycham i mam ochotę po prostu umrzeć razem z ilością, razem z temperaturą napojów chodzących, kiedy wyjmie się go z lodówki. Czyli wprost proporcjonalnie, także no, to dla mnie jest naprawdę słabe. Nie wytrzymuje taki temperatur, po prostu... Aaaa! Masakra. Dobra, ile mi tam zostało? Mamy 4100.
No dobra, no to spróbujmy to wyciąć chociaż, no może wlezie. Albo i nie. Nie wlezie, wiedziałem. Takim żem czuł. Tak żem czuł. Że to nie wlezie, no. Pierwszy zbiornik w sumie. Rzepaków nie mieliśmy. Bo stwierdziłem, że to bez sensu. W tym sezonie poszliśmy bardzo mocno w takie rzeczy bardziej słomiaste. Z tego pola będzie na pewno słoma i z żyta. Owsianki będę robił. To pole tutaj, słuchajcie, czyli piątka, będzie przeze mnie wzięte w dzierżawę w przyszłym sezonie. Bo już się z właścicielem dogadałem. Okej. To chcę, tak? Okej. Weźmy sobie do Bombaju. Będzie wzięty za 1000 za miesiąc. Także to będzie też moje pole. Nie będę go łączył, bo to wiadomo, wiecie, dzierżawa i te sprawy. Ale na razie tak sytuacja się będzie przedstawiała, taki jest plan. Wiecie co, ja może zgaszę tego Rustusa. Bo to jest trochę bez sensu, żeby on chodził, tak? Dobra, wsypane? No jeszcze nie. No teraz. No i lecimy dalej. Chowamy rurę. Proszę bardzo, pełna elektryfikacja, modernizacja rolnictwa. Na pełnej. Nie wiem, chyba tak się powinno ten header trzymać. Co nie ma to widła. Ale no naprawdę robię tę robotę masakryczną. To trochę zachwaszczone mam to pole, no ale już trudno się mówi. Już nie wszędzie można mieć zboże idealne. Tak można by powiedzieć, no bo kurde. No ileż to można? O Boże, to się nie ma. Zebrałem, słuchajcie, całą trawę z pola poza odcinkiem. Tam wyszło tego bodaj 65 ton. Jak mi pamięć nie myli? Jak mi pamięć nie myli, co wywołuje. Ale chyba nie myli. Tak mi się wydaje. Także no też srogie ilości. No coś tam zawsze tej kiszonki będzie. Jeszcze mam trochę balu, więc w razie czego to. Właśnie, a krowy, jak tam wygląda sytuacja? U krów jest najwięcej problemu z wodą. Bo one chleją, te moje 40 krów chleje jak pojebane. Ale wszystkie staty na zielono, także jeszcze nie jest aż tak biednie, nie? Gorzej będzie, jak już się pojawią staty żółte, a już w ogóle masakra, to jak są czerwone. No bo jednak to jest tak dość istotny problem. Dobrze, my tutaj my tak sobie gadu, no i trzeba troszeczkę porozmawiać o rzeczach okołokanałowych. Dlatego, że już ruszyliśmy z tematem, którzy są grupy, na dniach powinno to wszystko się być opięte i ogarnięte. Będę serdecznie zapraszał na pozostawienie lajka na grupie, żebyście sobie tam, czym przyłączenia się do grupy. Do grupy się chyba przyłącza na Facebooku. Jak mi wzrok nie, i pamięć nie myli. Grupa prawdopodobnie, znaczy będę o tym mówił jeszcze na filmie, myślę. Tak, był mały przestój, jeśli chodzi o farminga, wiem, ale no tak wyszło. Wiecie jak jest, sami trzeba też odpocząć od FS-a i pocisnąć inne tytuły. Kończymy GTA 5, w zasadzie chyba już skończymy, jak wy to będziecie widzieć. Albo będę przed ostatnim odcinkiem, to jeszcze no nie jest takie 100% pewności. No i wchodzimy w temat Conana Exiliensa. Z Conanem Exiliensem będę mówił o tym odcinku, będę miał do was tam parę próśb, żebyście sobie to obadali. Czy chcecie oglądać sobie takie odcineczki, czy bardziej na streamach może. A ja bym wolał chyba robić takie rzeczy pierdołowate na streamach, natomiast główny wątek jednak pocisnąć na w odcinkach, tak? Może dłuższe, może krótsze, no nie wiem, no jak tam sobie wymyślicie, jeśli chodzi o to. To jest dwa, no skończymy, myślę, że szybciej skończymy Far Cry'a 5. No to ruszymy w temat dotyczący Wiedźmina 3 Dziki Gon, bo trzeba to też przygody Wieśmaka skończyć elegancko i już będziemy mieć ten temat zakończony. Planuję wznowić, a raczej rozpocząć od nowa serię Metra.
To gdzieś tam po drodze, jak się Assassin pokończy, może Battlefield 1, bo mam go w słabkach dzięki uprzejmości Wojtka, jego konto na Originie. Może seria z FIFA się pojawi w końcu. Karierę menedżera, bo widziałem, że na grupie u Urbana był to dość podzielony wątek. Ja bym bardzo chętnie sobie taki sezonik rozegrał, czy tam dwa. Na przykład zacząć grę takim trzecioligowym niemieckim albo angielskim klubem, czy drugoligowym, i doprowadzić go do chwały, do pucharów, do mistrzostwa mistrzów. Mistrzostwa mistrzów? Dobra, nieważne. To się wytnie. Bła. Dobra, słuchajcie, no jak na razie. Jak też na razie. My tutaj staramy się to jakoś wyciąć, obciąć, dociąć. Ale ja już tu widzę, że to się wszystko powoli zaczyna. Wow, 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 wow. Ja się wycofam bardzo chętnie. Bo to jest bez sensu, żeby ten ciągnik tutaj zmienia swoją powierzchnię. Powierzchnię, tak, Jarek, powierzchnię. Swoją... Nie powierzchnię, tylko... miejsce. Słuchajcie, ja przytepnąłem się na gospodarstwo, bo ja szukam jeszcze... Kurwa... No kurwa mać. Gdzie ona jest? To mam tylko kurwa jedną przyczepę? No nie, gdzie ona jest, ta 10-tonówka? Tu jest jedna. Nie, no to w stodołach to nie ma. Bo bym przyjechał z drugą przyczepą. Tak? No holy fucking shit. Nie, no tu jest SIPMA. Wait. Bo to jest rzecz, która mnie drażni, zaczyna. Gdzie ona będzie? Czekaj. Kurwa, gdzie ona jest? No bez jaj. Ona na sklepie stoi, pizdiet. Dobra, jebać to. Jebać tą przyczepę. Ej, ile w ogóle na tej przyczepie jest, tak swoją drogą? 8,6 tony. Dobra. Chrzanić to. Myślałem, że będzie więcej. Ale chwilę zwątpienia miałem. Bo coś mi się tu nie zgadzało. No właśnie mi się nie zgadzało. No ale dobraż. No już trudno się mówi, żyje się dalej, tak? Ja się zawsze zastanawiam, słuchajcie, jak ja mam to wycinać, takie cyple, nie? Czy cyple, no takie kliny. No to wiadomo, sklina to jest sklina, nie? Czy jakoś tu się, wiecie, przeciąć przez środek, czy jak to robić? W sumie na razie tak oszczędzam bardziej ten kombajn, no bo on jednak to jest, wiecie, no pierwszy sezon do niego, więc nie chcę, żeby to bardzo po dupie. I tak dostaję po dupie w kukurydzy, to przymur beton, bo kombajn z reguły dostaję po dupie w kukurydzy. Ale no jednak to, wiesz, no, no wiecie, no. No wiecie jak jest. No wie ta jak jest. Kurna mać. Ziomuś. No dobra, 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 mamy tutaj gadu gadu, a drugi zbiornik już się był wysypany, teraz już lecimy z trzecim. Szybko to idzie, bo szybki kombajn jest dość szybko, znaczy szybko, szybko, fajnie jeździ w zagonie. Też nie widzę tutaj, żeby jakoś to specjalnie było problematyczne. No może jest mały, niewiele większy header może od Bizony, ale jednak ta prędkość robi swoje. No i komfort pracy przede wszystkim. Mi na razie na moje potrzeby większy kombajn nie jest potrzebny. W razie czego to coś się wymyśli. Tak. No bo można by było kupić na przykład klasa jakiegoś, może John Deere'a. Ale po co? Przepraszam. Kawę piję. Wiecie jak jest. Dobra. A ta komia mi tu elegancko pasuje. No tak kurczę idealnie bym powiedział.
Dobra, wytnijmy teraz z tej strony, żeby było ładnie, równo, elegancko. I teraz jest pytanie ze 100 punktów. Czy ja to mam ścinać, czy mam to nie ścinać? To jest zasadnicze pytanie. Bo jak widzę, jak to sypie, to aż mam ochotę to... Znaczy, boję się, że nie dojadę po prostu, tak? Ale no, no z drugiej strony jednak no, powinienem dosiadać, bo mam kuźwa 2 tony 200, a to ma 4600, także nawet 50% nie powinienem, troszeczkę powyżej może 50. Jezus Maryja, znowu mi jak powyżej 50%. No ale jednak, dobra. Jolololo. Trololololom. Dobra. W każdym razie, słuchajcie, dajemy radę. Jezu, patrz mnie, tu się spada. Ale dobra, nie będziemy tutaj gadać o jakichś głupotach, no bo jednak to powoli, powoli zmienia się i powoli, powoli nasze gospodarstwo się modernizuje, w końcu się modernizuje się. Niezmiernie cieszę, takim pierwszym symptomem właśnie był ten kombajn. Siewnik do buraków, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony. Przeszczęśliwy. I tak naprawdę, naprawdę to, cóż no, damy radę jakoś, myślę, damy radę. Myślę, że bez większego problemu, słuchajcie, temperatura daje się we znaki straszliwie. I sprzętom, i ludziom, zwierzętom, wszystkim, kwiatkom, kurde, masakra po prostu. I to wszystko dostaje w czambu po tych masakrach. No ale no co zrobimy? No nic nie zrobimy, proszę Państwa, no co zrobimy, jak nic nie zrobimy, tak? Dokładnie. Dokładnie, panie Dziejaszku, dokładnie mówię wam to. Ja, Evo24, HD, który uczy i bawi. No dobra, ja bym chciał wygrzmocić całą tą przyczepę. W sensie, no wyciąć całą tą przyczepę do cna. Tak, żeby można było spokojnie pojechać wysypać to do silosu. Do bina. I mieć to już z bańki. Dobra, wystawmy sobie łułę. Ale tu już muszę odpalić ususa. Już muszę podjechać. Ciekawy jestem, czy ta przyczepa w ogóle... To zboże tą przyczepę wlezie całe. Bo nie jestem tego taki... Wiecie co, nie jestem taki tego całkowicie... Całkowicie pewien. Tak naprawdę. No ale no cóż, zobaczymy. Ja nie mówiłbym kopnie. Bo jak ja widzę pojemność, no to takie... Chociaż w sumie... Wlazło całe. Dobra, słuchajcie, kończmy ten odcinek. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapę w górę, zubskrybujcie kanał, wpadnijcie na fanpage i być może już na grupę. A jeśli nie, no to zapraszam oczywiście w dalszej kolejności, kiedy tę grupę się pojawi. Zostawcie łapę w górę, skomentujcie. No i cóż, oglądajcie, moi drodzy, oglądajcie, lajkujcie, komentujcie, subujcie i trzymajcie się, na razie. Cześć.